To co, Artur? Dwa słowa? Dwa słowa? Na temat? No na temat, co się działo w nocy od razu, i... To my od razu też zrobimy. W nocy? W nocy fajnie, ale teraz najfajniejszy etap. Taki dziki rzeczywiście i... wreszcie Beskidniki poznaliśmy chyba. Nie biegaliśmy prawie w ogóle po drogach. A wszystko w lesie i na orientację, na zimot. Także sympatycznie wreszcie było, rajdowo. Jak z nawigacją? Jakieś problemy? Nie, raczej bez problemu. Ile kilometrów mniej więcej zrobiliście? Mamy Łukasza w zespole. No tak, to jest podstawa. Ile kilometrów? A nie wiem, a kto to mierzy? No. Jakieś dłuższe przerwy do tej pory? Nie. I co teraz, chcecie odpocząć? Czekaliśmy tylko na sprzęt tutaj, koło godziny. Bez sensu trochę, no ale... Tak to jest. Tak to jest czasem. I siły są jeszcze na następne kilometry? Co? Co, byliśmy przygotowani na starcie, że to tak ten od razu się nie skończy. Artek, powiedz, jaki plan, kiedy chcecie odpocząć? Myślę, że za dwa etapy, po biegówkach. Zobaczymy, jak tam po rowerze będziemy się czuli, ale generalnie to plan jest taki, żeby... Jeszcze przez dzień pocisnąć jak najdalej? Po biegówkach, no. Zobaczymy, czy damy radę. No. Na dole. Łukasz miał jakieś przygody, tak? Na nawigacji. Łukasz w nocy szedł z GPS-em i patrzył się w ten GPS pod murem kościoła. I nagle go zatrzymał wystający taki kawał kamienia. Zderzył się czołowo. Także ze dwie minuty taki ledwo przytomny był. Ale stał sam. Mówiłeś, że wpadliście do sklepu, jak was troszeczkę głód przycisnął. Kupiliśmy trochę batonów i herbatkę. Coś ciepłego jedliście w nocy? Fasolkę sobie zrobiliśmy, ale wystygła. Zimno jest i wystygła. Nie wiedzieć czemu. Ale damy radę. Na następnym etapie... nie, przy paku czeka nas makaron. Z sosem pomidorowym, więc będzie fajnie. Będzie lepiej. Powiedz jeszcze, jak to podejście tutaj kątowe. No technicznie beznadziejnie, ale... Ale to chodzi o twoje wykonanie, czy tutaj plątaninę lin? Nie, moje wykonanie. A fizycznie? Dałeś radę? No, jak znalazłem, to dałem. Ledwo, ale... Okej.